Siema, jestem dźwięk, a w dzisiejszym odcinku przedstawię wam 10 glitchów w które no na pewno wam się przydadzą w tym roku. No i ogólnie kto jeszcze nie zostawił suba ani łapki w górę, no to niech zrobi to teraz, a my lecimy do odcinka. No więc pierwszy glitch, który wam pokażę dzisiaj, to jest to glitch na wyjście z więzienia. Ogólnie do tego glitcha będziecie potrzebowali yy, dużego skina, więc yy, po prostu wchodzicie w wasz awatar i po prostu zwiększacie wasz body type i wtedy ten glitch wam będzie działał. Więc jak już macie dużego skina, to podchodzicie sobie do tych drzwi i widzowie ustawiacie się na końcówce. I po prostu skaczecie lekko do tyłu i wtedy po prostu wskakujecie na ten tak Więc ja sobie teraz to zrobię i sami zobaczycie jak ja to robię i właśnie musicie zauważyć w taki sposób, to zrobiłem, po prostu możecie sobie wziąć rozbieg i możecie sobie stąd wziąć, po prostu zrobić to tak. Ale chyba lepiej to od końcówki widzowe zrobić. I ogólnie róbcie to z pierwszej kamery, bo chyba z drugiej kamery no, nie za bardzo się to da tak zrobić. Ja przynajmniej nie próbowałem. No nie, to róbcie to z pierwszej kamery, to wtedy na pewno wam to wyjdzie. I właśnie jak zrobicie sobie tego glitcha, możecie sobie jeszcze użyć do tego kontrola, to po prostu możecie sobie wyjść z więzienia. Jest to chyba najszybszy sposób, żeby wyjść w ogóle z więzienia w jailbreaku. Breaku. No tylko minusem jest to, że musicie mieć dużego skina, no a nie wszyscy będą się specjalnie zmieniać i robić dużego skina, więc no, ale jak chcecie się tym pobawić to możecie widzowie sobie zrobić dużego skina i po prostu zrobić tego glitcha więc następny glitch to jest kolejny sposób na wyjście z więzienia, ogólnie nie jest to do końca glitch, ale jest to taki fajny sposób więc ogólnie jak jesteście w więzieniu chcecie sobie uciec z więzienia możecie sobie pójść do policji widzowie i właśnie jak tu się zrespicie to możecie iść do góry po helkę no jak już sobie weźmiecie tą helkę to podlatujecie gdzieś nie wiem na boisko lub gdzieś gdzie nie ma ludzi czy coś i wtedy jak sobie ustawicie tą helkę idziecie sobie do prison no i jak widzicie wziąłem sobie helkę i po prostu Mogę sobie helką uciec z więzienia, więc to jest kolejny sposób na wyjście z więzienia. Tylko no tutaj musicie uważać, żeby wam tutaj nikt, yy... no, jak gracie na publiku, to musicie uważać z tą helką. Więc następny glitch to będzie trochę taki ala noclip glitch, ale nie do końca. Więc rozpicie sobie jakieś auto, najlepiej jakieś sportowe, fajne out, które spicie, ilecie sobie do tego tunelu widzowie, i wtedy ustawiacie się jakoś tak, może tutaj na środku czy coś. I ogólnie teraz musicie zrobić coś takiego. I właśnie jak mogliście zauważyć wyleciałem po prostu za ten tunel i jestem po prostu poza mapą i teraz mogę sobie polecieć gdzie chcę. Musicie wsiąść do auta i szybko z niego wyskoczyć enterem i wtedy po prostu właśnie możecie zrobić takiego licza fajnego i możecie sobie powiedzieć gdzie jesteście za mapę. Więc następny glitch to będzie glitch na męsiona, którego bardzo możecie łatwo zrobić. Jedyne co będziecie potrzebowali, to albo granaty, albo rocket launchera. Więc najlepiej to, żebyście sobie kupili granaty i rocket launchera. Więc teraz po prostu wchodzimy sobie do męsiona. No więc, dobra, jak już jesteście w tym męsionie, to wtedy podchodzicie sobie do tych drzwi. I ogólnie musicie wejść, jakby troszeczkę się zbugować tutaj. I właśnie musicie wejść w to miejsce. Najlepiej, żebyście sobie weźli pierwszy tutaj, i wtedy możecie sobie wejść tutaj. Jak jesteście w tym miejscu, to wtedy możecie bez problemu bić sobie męsiona. Po prostu sobie bić tego seal. Więc ja będę. Go bił teraz, żeby miał takiego Loła. No więc dobra jak widzicie ma takiego loła i jak ma takiego lowa i jak są drzwi zamknięte tutaj to wtedy jesteście bezpieczni i teraz musicie rzucić granaty po prostu pod te drzwi I jakiegoś RPG, żeby rozwalić tych po prostu Tych po prostu jego pomocników bo oni się tam respią tym bugiem jak robimy I dobra jak już zaczynasz bić CEO to wtedy oznacza to że po prostu zabiliśmy wszystkich po prostu Że zabiliśmy wszystkich strażników i teraz możemy sobie zabić CEO i właśnie możecie zauważyć zrobiliśmy normalnie rabunek widzowie i możemy sobie zrobić Hyperchroma. Bo ogólnie, jakbyście nie rzucili tych granatów i tych rocket launcherów, i byście go normalnie zabili teraz, wtedy te strażnicy by wyszli z tych drzwi i by was zabili, więc yy, i by bym wtedy, wtedy tego rabunku nie zaliczyło, więc to by nie miało sensu. Więc musicie to zrobić z tym rocket launcherem albo z tymi granatami. Więc w taki sposób możecie, nie wiem, w mniej niż minutę zrobić sobie CEO. Więc następny glitch to jest taki przydatny glitch widzowie w kasynie po prostu, więc widzowie teraz po prostu rzucacie C4 tutaj w to żółte i wtedy właśnie możecie zauważyć, że to się blokuje i nie da się przejść i po prostu policja nie może wejść, więc możecie na spokojnie robić kasyno i możecie też sobie zaoszczędzić dużo czasu. Jak chcecie, żeby po prostu to wam dalej leciało, nie wiem jak to się nazywa, to po prostu wysadzacie tę 4 i po prostu to dalej leci, tylko pamiętajcie musicie to na żółte rzucić, bo jak rzucicie na to, to wam to widzowie nie zadziała, więc musicie rzucić na to żółte widzowie i właśnie jak kasyno, to możecie sobie to użyć i bezproblemowo nikt wam tutaj z policji nie wejdzie, nie musicie się bać. Ja bym proponował gdzieś rzucać tutaj, bo jeszcze wiecie, widzowie tu jeszcze mogą wejść i nie wiem, coś z tą czwórką jeszcze zrobią, jak zbugują ją, więc możecie sobie rzucić w tym sposób w tym właśnie tutaj i wtedy wam po prostu na spokojnie, bezpiecznie możecie robić kasyno. Więc następny glitch, który wam pokażę, to będzie taki fajny glitch z cargo Plane'em, bo ogólnie wiecie, jak już cargo plane będzie odlatywał to on zamknie tą swoją tutaj ten tył swój zamknie i nie będzie się dało już do niego wejść. Właśnie możecie zauważyć, zamknął ten swój tył i właśnie widzowie, jak wam odlatuje ten samolot, to możecie szybko podlecieć i właśnie kliknąć Enter i właśnie jesteście w tym cargo plane. Więc to jest taki mini e, glitch, który wam się przyda. I ogólnie możecie też tak zrobić z Helką, jak on już będzie sobie latał po mapie. To widziałem, że ludzie robili to z Helką i też im to wychodziło, tylko ja tego wam po prostu nie pokażę teraz. Ale właśnie, jak możecie zobaczyć, jak już wam się zamknie to, to możecie sobie po prostu szybko e, podjechać autem i po prostu kliknąć Enter, jak już Będziecie pod tym zamknięciem i wtedy normalnie po prostu, widzowie, jesteście w Cargo Plane. I możecie sobie go obrabować, a właśnie z tym karty. Więc następny glitch to będzie sposób na obrobowanie szybciej yy, pociągu. Więc ogólnie jesteśmy teraz na cargo trainie. Musicie tutaj otworzyć to, jakby wiecie. Musicie to otworzyć, musicie otworzyć walta i wtedy widzowie, jak otworzycie tego wałta, otworzycie sobie tą górę, żeby tutaj wejść. To wtedy widzowie idziecie do końcówki, yy, idziecie na koniec jakby tej miejscowy tutaj. Idziecie na koniec jakby tego walta, idziecie za pociąg, jakby wiecie o co chodzi, i podchodzicie po prostu tutaj i właśnie widzowie. I ogólnie musicie to zrobić z pierwszej osoby, czyli po prostu widzowie, jak możecie zauważyć, musicie po prostu otworzyć tą górę, otworzyć walta i wejść po prostu z tyłu pociągu, jakby tak wiecie, zbugować się lekko, jakby tak wchodzić wy po prostu w, tą, w ten pociąg wchodzić i po prostu wtedy będziecie mogli zbierać kasę ja przestałem e, trzymać pierwszą kamerę i wtedy mi po prostu e, od razu zaliczyło e, ale jak chcecie więcej sobie zebrać to możecie po prostu trzymać cały czas pierwszej osoby i cały czas będziecie zbierać tą kasę więc to był taki fajny, przydatny glitch jak chcecie robić szybciej pociąg, ogólnie robiąc ten glitch to możecie właśnie mieć większą szansę, że po prostu policja was nie złapie, albo ogólnie jak Karmić hypery, no to możecie po prostu szybciej w taki sposób hypera robić. No i ogólnie po prostu szybciej ten rabunek. Więc teraz widzowie pokażę wam sposób, jak zrobić samemu airdropa, bo jak dobrze wiecie, kiedyś był bug na robienie airdropa i się dało po prostu go robić. Naprawili tego buga i teraz się właśnie za bardzo nie da, ale jest właśnie jeden bug, który możemy po prostu go wykorzystać i wam pokazać, jak go zrobić. Więc ogólnie, jak chcemy zrobić samemu airdropa, żeby nas te NPC-ty nie zabiły, to jak klikniemy e, to od razu musimy, widzowie, nie możemy mieć na full screenie. Mamy tutaj takie białe coś, nie wiem jak to powiedzieć mamy taką ramkę i jak zaczniemy, jak klikniemy E na dropa to musimy kliknąć na tą ramkę i jak właśnie widzicie frizuje nam się gra i co jakiś czas możecie odklikać i sprawdzić widzowie po prostu ile by minęło czasu czy po prostu odklikać i właśnie jak możecie zauważyć, po prostu frizuje nam się gierka i te NPC-ty no po prostu się nie respią i w taki sposób możemy robić airdropy i bezproblemowo robimy airdropa, nic nam NPC-ty po prostu nas nie zabiją, nawet możecie zauważyć, że te NPC-ty się nie, nie zrespiły nawet i właśnie możecie zauważyć w taki sposób frizując gierkę po po prostu klikając na tą ramkę, bugujemy gierkę i możemy sobie zrobić airdropa bez problemu Możemy dostać sobie oczywiście tą kopertę I właśnie tą kopertą możemy sobie zrobić męsiona, więc taki sposób na robienie airdropów Ten glitch, który wam teraz pokażę będzie naprawdę mocny Gdy już sobie rabujecie jubilera Prawdopodobnie będziecie mieli na górze kampera po prostu z policji, który będzie się na was czaił, i właśnie jest jeden sposób, jak widzowie go skontrować. No więc załóżmy, że stoi gdzieś tutaj kamper i czeka na was, aż wyjdziecie z tego jubilera, albo nawet czeka aż tutaj stąd wyjdziecie, bo nawet stąd was łatwo złapać. To widzowie, idziecie sobie do góry i robicie właśnie jedną rzecz. Nawet nic nie będę mówił, zobaczycie, co ja teraz zrobię. I właśnie mogliście zauważyć, jubiler się skończył i właśnie możecie sobie szybko uciec, oddać kasę i ten po prostu policjant nie zdąży nawet was złapać. Na tym polega ten glitch naprawdę, polecam wam go robić, przydatny glitch widzowie. Więc ostatni glitch, który wam dzisiaj pokażę, będzie związany z muzeum. I właśnie robiąc tego glitcha, będziecie mogli obrabować muzeum, nawet do niego nie wchodząc. Ogólnie do tego glitcha potrzebujecie SK-bota, którego da się zdobyć w męsionie. Da się tego SK-bota zdobyć, widzowie, z męsiona. Więc jak zrobicie męsiona, macie szansę wydropić go. Więc ogólnie musi być otwarte muzeum, więc albo potrzebujecie kolegi, jak gracie na publiku, to po prostu musicie po prostu otworzyć ten muzeum. Więc teraz, widzowie, jak macie otwarte muzeum, podatujecie z do tej miejscowej, i jak właśnie możecie zauważyć, Możecie widzowie zebrać po prostu obraz, więc zbieracie ten obraz. Więc teraz widzowie, jak już macie zebraną kasę, to teoretycznie musicie polecieć do, oddać to po prostu do Criminal Base'a. Ale widzowie, jak to teraz robicie, to po prostu nie będziecie mogli tego zrobić. Musicie dostać dźwięk z muzeum, żeby po prostu zrobić to, żebyście mogli oddać tą kasę po prostu, tak to, to się zrobili. I włączacie sobie dźwięk, w krze i po prostu musicie się lekko zbugować I właśnie jak mogliście usłyszeć był dźwięk z muzeum I teraz mogę iść oddać tą kasę Bo jakbyście e, nie zrobili tego co ja teraz zrobiłem Tym escape botem To po prostu byście nie mogli oddać tej kasy Ale teraz właśnie możecie oddać tą kasę I teraz po prostu możecie normalnie Obrabować w taki sposób muzeum Więc to było na tyle w tym odcinku Widzę zostawcie łapkę w górę, jak i suba, jak To się znowu naprawdę długo nagrywałem ten odcinek Ja spadam, no i